Dobra, ten spawner, to ja mam ak... Co? Ooo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 
zimę. I normalnie to aż wieje. To po prostu aż wieje, słyszycie te dźwięki? Normalnie to wieje. Dobra, ale ogółem, tej temy co się stało, co mam dodatkowej temy. Ja nie chcę ich mieć, bo to jest trochę oszustwo, że tak powiem, że one w ogóle są, dlatego ja po prostu je wezmę i je po prostu wyrzucę w jakieś miejsce, tam gdzie nikt nie znajdzie. Jeżeli jakieś bloki się skopiały, no to jakieś bloki, to kogo bloki obchodzą, tak? Kogo obchodzą bloki? Bloki się skopiować mogły, mało mnie to obchodzi. Ale wywalmy rzeczy, które po prostu, no to jest zbyt OP, że to się skopiowało, nie? To jest zbyt potężne. To jeszcze wywalę, a nie, tą łopatę, to wtedy wezmę ze sobą, bo to jest moja łopata. I chyba tak to, już nic więcej z tego się nie skopiowało, może najwyżej jakiś blok i tak dalej, ale no to są rzeczy akurat, które równie dobrze, czy by się skopiowały, czy nie, to znaczenia żadnego nie ma, bo zdobyć się idzie w minutę. Ale mniejsza, wyłączymy to gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie ja na pewno nie będę tego nigdy chciał wziąć, więc na przykład gdzieś tutaj, więc sobie po prostu to wszystko powalajmy. Pyk, pyk, wiem, że jakiś przycisk było tego, że szybko walić, a zapomniałem, który to przycisk, nie wiem, pod kontrolem? Pod... No, nie pamiętam, mniejsza. Pyk, pyk. Pyk. A sobie ten kill też możemy walić, bo nie wiem, czy jest moja tarcza, jakoś nie wiem, gdzie jest moja tarcza, więc zostawię sobie ją. Bo nie chcę się nowej robić. Ale co w dzisiejszym odcinku robimy? No, nasz set jest w opłakanym stanie. My jesteśmy w opłakanym stanie. Było bardzo źle. Straciliśmy dużo właśnie jabłek, wszystkiego, złota. I było słabo. Dlatego w dzisiejszym odcinku sobie trochę pozbieramy. Live'a jeszcze nie ma, ale live się zbliża spokojnie, wielkimi krokami. O to się martwić nie musicie. Zakładam, że już niedługo ten live będzie. Ale kiedy dokładnie to nie wiem. W ogóle to jest mending. Skoro mogę tylko jednego enchanta wyjąć. Ale będę chciał mending jeszcze na tym zdobyć. Chcę jeszcze na tym mending zdobyć, bo tu naprawdę ten mending by się mega przydał. Mam nadzieję, że te rzeczy mnie pękną. Trochę się o nie boję, szczerze. Znaczy widzę póki co, jak tam procentu nie wyglądają, więc póki co możemy je nosić. Ale jakby to trzeba uważać. Czy ja mam tu Featherfalling? Nie. Featherfalling jeszcze nie mam. O to mniejsza. Pójdziemy sobie zwiedzać nasz zwykły świat. Pójdziemy sobie zwiedzać nasz zwykły świat. Plus będę chciał już mniej więcej wiedzieć, gdzie może być twierdza endu-endu. Chciałem to wiedzieć, dlatego fajnie jakbyśmy jakąś jedną perłę znaleźli i sobie zrobili z tego tą kuleczkę. O, mam tu dwie perły. Mam jeszcze jakieś więcej perłów. Chciałbym tak, nie wiem, tak 6 mieć. Wydaje mi się, 6 bez styku do znalezienia tego. Wiadomo, że one czasami pękają, nie? Więc to jest słabe trochę. Chyba nie byłoby mieć więcej parę. No ale nie, no dobra. To wybierzemy się do endu. Znaczy nie do endu, tylko do enderu. Ja na razie zdejmę to zbroję, bo mocno się o nie boję. Pokonamy sobie trochę endermanów. Bo tu, jak trochę się spali, to już nie jest jakiś problem duży, bo nie potrzebujemy tak jak dużo. Pokonamy sobie te endermanów. Tu jest właśnie widzę dużo ich, więc fajnie. Pyk, pyk, pyk. I pójdziemy po blazerody. Bo mam zaznaczone pewne miejsce, gdzie są blazerody, i tam pójdziemy i sobie trochę ich zbierzemy. Ło! Ej, wyszedłem stąd, bo wiecie, bo jak tam zabiłem ten Enderman, to te perły się przeteleportowały tutaj, nie? Do tego świata. Oj, 8, mam 8, 6 perłów z nich wypadło, po 3 na głowę chyba. Wiesz, że ja mam looting 3 tutaj, ale że aż tyle? What? Ej, to jest świetne. To jest świetne, 8 perł aż. Nie no, świetnie, dobra. A w sumie wziąłbym jednego walną tutaj też tego gnoja. Patrz się na ciebie, no podejdź, komplo. Pyk, dawaj, no bijemy się. Pyk, nie z niego wleci, uwaga, mam 8. Jedna, no dobra, to trochę słabo. Ale zawsze jedna więcej to już git. Aż trochę słabo, w sumie tak rzadko z nich perł lutają, więc w sumie fajnie, że jedna wypadła. Dobra, chodźmy do tych blazerodów. No, ale coś mu tych blazów. Już jeden ty potrafił, fraj jeden, dobra. Trzeba ich nawalać. Pyk, pyk, pyk. Lotniesz? O, chyba lotno. Lotną, tak, lotno. Mamy 3. O, zwykły jest. Ale czemu takiego dipsa ty mi walnąłeś? Ja wiem, że nie mam na sobie dwóch rzeczy, ale i tak mam dużo proty bardzo. No, dawać. Jeszcze z jeden. Także mieć jakiś zapas taki malutki. Dawaj. Bo aż dwa się zaspiły naraz, okej. W ogóle, czemu są takie niebieskie? Co zmienia, że są niebieskie? Znaczy, że silniejsze są? Bo one nie strzelają żadnym mroźnym ogniem, czy coś takiego, tylko zwykłym chyba. Dobra, mamy 13. Tyle styknie. Ja bym chciał to jednak zamknąć, bo tutaj one mogą naprzykrzyć mi się mocno. Mamy to przy okazji właśnie kwas. No, wcześniej znalazłem trochę tego. Gunpowderu wcześniej znalazłem dużo. Dlatego trochę większy level mam i kilo się naprawił. Jeżeli kogoś by ciekawiło, czemu mam 7 level na klasnikot. No, właśnie jedno złoże znalazłem. Gunpowderu. I czy tych jest dużo gunpowderu? Bo jakby to było tak, to bym sobie w sumie zebrał. Na szybko, jakby coś takiego było. No, ja to już byłem w ogóle. To jest cobblestone. No, widzę, że średnio jest to, wracajmy do chaty już. I teraz tak. Jak się dokładnie krytywały te perły, o których była mowa? No, mi się wydaje ogółem, że Ender Dragon będzie dużo łatwiejszym bossem od Widera. Tak mi się wydaje. Bo do Widera jednak trzeba arenę chyba zrobić, tak. Wydaje mi się, że bez tego było bardzo ciężko. Nie wiem, dajmy sobie taką, zróbmy powiedzmy i jak to się robi? Po prostu się łączyło razem, tak. Po prostu się łączyło razem, nie wiem, zrobię 9, bo to się tak trzeba przyda potem, żeby wsadzić do takiego portalu. No właśnie, z Eye of Ender robisz coś więcej, bo mam tu więcej możliwości. Prime Eye? Hold shift for a while for fill up at smiting table. Co to jest Prime Eye? Jest od, na smiting table, okej, okay, czyli to jest smiting table i jak ja mam to zrobić, jak mam to tak jakby naładować tym? Nie, nie ogarniam. Nie! Użyłem chyba. Ta, ale...
Przez ścianę przeleciało, dobra, mniejsza z tym. Walony jeszcze ten jeden. Nie wiem co z tego zrobić, ale właśnie co? O, serio w ten sposób można to zrobić? Ale po co? To wydaje się dużo droższe, że tak powiem, i trudniejsze do zrobienia. Blazing Eye, o kurde, dobra, co to robi? Bosses of Mass Destruction. What? Obsidian Heart. Co? Table of Elevation. When placed in grass, create flight in 7x7 column. What? Co? When placed and increase explosion power bar. Co? In any 64 block direction, this effect cannot stack. Ale jak explosion power? Ale powolone rzeczy, co to jest to? I accept dicey pile. Okej, okay, czy to jest jakby taka garść tych kwiatów? To się stawia dla wyglądu, wydaje mi się. No pewnie tak. Ale tamto to mnie zaciekawiło konkretnie, nie? Ten Blast Amplifier i Table of Elevation. To jest dziwne. Table of Elevation może być fajne, nie wiem. Być w domku stawić. Wiecie, takie kilka dać obok siebie dokładnie. I ma się Creative Appreciation w całym swoim domku. To był naprawdę fajny i przydatny. Że Creative, no. Temu wyraźnie może z Creative, ale może latać na Creative, więc to jest ciekawe. Dobra, no to w sumie przyspimy się i chodźmy na przygodę jakoś. Pozwiedzajmy jakieś nowe tereny, poszukajmy jakieś nowe dungeonu, bo wiem, że tutaj, gdzie gramy, jest jeszcze wiele nowych. Jak patrzyłem właśnie na internet, na zdjęcia patrzyłem sobie, tak losowo właśnie, bo do miniaturki poczuwałem, to ten, zauważyłem, że po prostu jest masę zarąbistych rzeczy. Dobra, opróżnijmy sobie taki fipunek, bo tu już to nie są przylewki. Ogółem, jak tym razem będziemy zwiedzać, raczej zapełnimy bardzo ostro swój cały fipunek, dlatego ja nie... Wydaje mi się, czy mi się trzykrotnie chleb skopiował, bo tego chleba mam strasznie dużo i wydaje się, jakby trzykrotnie się skopiało ten chleb, ale mogę się mylić, nie wiem. Holy Wraith muszę zostawić, bo to będzie fajnie do zabawy, zostawmy sobie to. Jeszcze rzeczy oczywiście sobie obiorę. Jeden kilofik taki mogę ze sobą wziąć. Będzie git. I resztę wywalamy. W sumie techo wezmę, bo po drodze może jakieś znajdziemy te wioski. I zabierzemy od nich jedzenie. Okradniemy biedaków, biednych. Jak tak może być takim niemyłym i tak okradać takich ludzi? Tak nie powinno być. A w ogóle z tego kilofa możemy wyjąć Manic Efficiency i do nowego netherite'owego kilofa to włożyć. To w sumie nawet niezły pomysł. No i te bloki w sumie mogę ze sobą wziąć, bo one się przydadzą do czegoś, jak będziemy musieli się gdzieś ten, że tak powiem, wziąć. Dobra. Gdzie ta kulka leci? Gdzie ty kulko lecisz? Gdzie ona jest? O, tutaj! O, to jest jeszcze jedna, dobra. Nie zmarnowała się, nie pękła, dobra. To lecił w tamtą stronę. Zobacz, że tam w ogóle nie byliśmy. Tak, tam nic nie mam ukryte, dobra, to możemy w tym co znaleźć. Po pierwsze, nigdy tam praktycznie nie byliśmy. Nie wiem co tam jest. No, trzeba się budować tym derakiem, nie no. Nie chcesz tak brudzić tego miejsca, bo wiem, że mieszkać nie będę raczej. Ale tak czy siak, to miejsce jest poniekąd ładne. I nie chcę go brudzić i to walić zderaki, nie wiadomo co robić. Ja po prostu wolę pójść naokoło. Dobra, możemy teraz skoczyć do wody. Pyk! Wow! Co to było? A bo to ten pufisz! Ja pytanie, nie wiedziałem, że pufisz tak może. Pierwszy raz, jeżeli być szczery, to serio, pierwszy raz chyba dotknąłem puffisha w Minecraftcie, nie? Chyba pierwszy raz. No to było śmieszne w sumie. Jakie dziwne dźwięki ten puffish ma. Słodki nawet było, słodki. Fajny ten puffish, fajny. Dobra, rzućmy sobie za chwilę to oko. Nie wiem, co tam ile powinno się to rzucać, jak tam powinno dokładnie się tego używać. Tam wiem, że pewnie speedrunnerzy bardzo dobrze to garniają. Dowiedzą dokładnie, co ile bloków to rzucić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam, bo dawno tego nie robiłem, ale będziemy po prostu schodzić trochę i co jakiś czas rzucać. Będę się trzeba jakoś super często tego rzucać, mi się wydaje. Ale ten kopiec jest dziwny, nie wiem, co to jest. Wątpię, że coś pod tym jest, ale kto wie. Iluzjoner! Co to jest iluzjoner? Czy to jakiś boss? No i nie wiem, co się dzieje. Wszedłem na tą górę, jakiś iluzjoner się pojawia. Czy to jest jakiś dungeon? Tak, to jest jakiś dungeon. Dobra, to wkopmy się niżej może. Zobaczmy. No coś tu pod ziemią będzie. Jeżeli tu jest iluzjoner pojawił, no to on raczej jest pod nami. Nie będę się raczej bać, to kopać póki co, bo tutaj jeszcze raczej jest git. Nie powinno być lawa, nic takiego. O, dobra. Weszłem na jaskinię. Widzimy teraz mniej więcej... O kurde. Widzimy więcej jaskinie. Tylko... Oczywiście pod nie wziąłem ze sobą. Dobra, to coś jest, ale nie wiem co to jest. Evoker, co jest? O co tu chodzi? Dobra, tu chyba wypłynąć po prostu mogę, tak, to po prostu mogę wypłynąć. Dobra, tu nic nie ma. Co to jest Evoker? Iluzjoner Evoker? O co tu chodzi? Nie ogarniam totalnie. Ej, serio? Gdzie to niby jest? I czemu się to pojawia? Dobra, zapiszę to miejsce zaraz, tylko wypojmy stąd. Okej, dobra, jesteśmy na wyspie, teraz zaznaczmy sobie, że to jest jakiś iluzjoner i evoker to był. Dlatego, nie wiem, jak zobaczę co dokładnie jest, przeczytam sobie w necie, to po prostu wrócę tu i będę wiedział o co chodzi. Dobra, rzućmy sobie to, zobaczmy czy to poleci. Bo to leci w tamtą stronę, okej, czyli nadal musimy iść tam w tym kierunku mniej więcej, dlatego jest git. Idziemy w dobrym kierunku, dobra, czemu ty spałeś tak niżej? Podnieś, o dobra. Jeżeli mamy płynąć taki kawał, to ja bym się jednak, ja bym sobie łódeczkę zrobił. Ja bym sobie łódkę zrobił, tylko zrobię łódkę. Ała, żeby nie musi chodzić cały czas. O, tam jest chyba wioska w ogóle. Tam jest chyba wioska, dobra. Jak tam jest wioska, to pójdźmy do niej. Tam nie ma się przydaje, bo widzę tam opki, wiem, że na przykład tam wioska jest. Normalnie bym pewnie nie ogarnął, że tam wioska jest, tylko dopiero później bym pewnie na mapę sprawdził i się trochę lepiej przyjrzał. To bym zobaczył, ej, tam wioska była, nie poszedłem do niej. A teraz widzę ją i wiem, że tu jest wioska. A, to nie do końca wioska, bo tam jest wioska, to prawda. Ale tutaj już nie ma wioski. Tutaj jest specjalna
baza ich, dobra, czy ja mogę jakoś usunąć wodę wam stąd, żebyście nie mieli wody? Postaram się jakoś tą wodę usunąć. Może się uda. Pyk, na przykład tak, o, tak, 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 tak. Nie wiem, to rozwalę. Usunę tą wodę całą stąd. A woda mniej więcej z tego piętra już usunięta. Tylko mogę to rozwalić wszystko. Tu jeszcze coś nie tak jest. To rozwalmy to i to też wodę usuniemy, dobra. Ile wy tej wody macie? Jak to głęboko jest z wodą? O! Chyba usunę całą, albo większość. Ta usunę całą, dobra. Dzień dobry, nie musicie się martwić. Pozbyłem się waszego potoku. Jeszcze dobrze, ło, co ty, kwiatki dajesz ludziom? Ale słodki, co wy to robicie w ogóle? Ty za, ale fajne, on za patyki daje po prostu ten strzały, a ten mam w ogóle diamentową klatę. Siema, kumplu. Dobra, nie będę się robił krzywdy, bo nie potrzebuję diamentowej klaty. Wither Rose, o kurde, dobra, ty masz jakieś dziwne rzeczy. A czy wy coś ciekawego tu macie? Trzeba coś robić, nie chcę bić tych golemów, bo no, żelazo mi potrzebne nie jest, ale tu jest honej. Ja bym to zebrał sobie w sumie. Ja sobie to wezmę. Dziękuję, dziękuję. Oj, nie bądźcie na mnie złe, nie bądźcie na mnie złe, ja nie chciałem źle gnoje, ja nie chciałem źle. Pyk, łozu, chciałem was przenieść. U mnie byście mieli lepiej niż tutaj u nich. O, skrzyneczka, strzały. W sumie tyle. A czy jakieś strzały? Łuk! Boże, strzały z łukiem pomylić, nie? No to już jest następny level po prostu inteligencji chyba. Dobra, tam nie ma co iść. No ogółem w tych rzeczach już odkryliśmy to wszystko, tutaj nic nowego nie ma. To chodźmy stąd i pójdźmy do tej wioski obok, bo tam jeszcze obok jest taka prawdziwa wioska, niepodziemna. Bo ogółem to trochę zniszczone to wszystko, za to sorki. Oni próbują wyjść wszyscy, a nie mogą, bo zepsute jest, dobra. Naprawię wam to, kumple. Macie, pyk. No i jak to się robiło, żeby się tutaj mogli sobie wejść po prostu? No kurde, nic nie widzę, blokują mi. Chyba tak po prostu i to mogę rozkopać i mogę dać tak, o, dobra. Tu mogę to wodę usunąć i powinniście móc już na spokojnie se wyjść, tak? Albo nie? Dobra, widzę, że jednak nie. Teraz możecie wyjść na spokojnie, dawać. Pyk! Macie schodki idealne, już nic wam przeszkadzać nie będzie, macie. Nie sobie wyjść i macie swój domek. Nawet wam tu ogrodzę go, żebyście nie mieli więcej zalania. Taki miły będę. Nie będziecie mieli więcej zalania, proszę bardzo. Wiem, że robię ten derakiem, trochę niebezpieczna sprawa, ale macie. Nic wam się zaleje waszej chaty. Będziecie na spokojnie wyjść, drewno sobie pozbierać, jedzenie i w ogóle. Biedni byli zalani, nie mogli wyjść z swojego mieszkania. Dobra, tu mam tylko wioskę, która jest na górze. Zobaczmy, czy w niej będzie jedzonka, dlatego już sobie wezmę to w sumie, to się na pewno przyda. I będziemy mogli w sumie się przespać też u nich, dlatego przyśpimy się może. Wiem, że tu się kochaliście, coś co robiliście, ale sorki, muszę zająć wasze łóżko, tylko na chwilę. No bo oni mają jakieś emeralda i dried kelp w skrzynce. Przyda się, nie wiem do czego, ale się przyda. No bo nie macie żarcia w całej wiosce? Nigdzie nic? Ty, no gdzie są wasze bloki słomy? Tutaj coś jest. O, jest teleport nawet tutaj, o kurde. Dobra, wezmę sobie to od was, sorki, że ukradam takie rzeczy ważne w życiu, ale mi się to bardzo przyda. No przed zobaczyć takie, co ty robisz? Zostaw te rzeczy, nasze jedzenie nam się przyda, do uprawy koni, do chleba. Czemu to bierzesz? Tak panie sobie myśli, dobra, wykopmy sobie to. Czemu nie, żeby się przyda. Netheraka wam zostawię. Tak, w nagrodę za to, że pozwoliliście mi wziąć słomę. Zawsze coś macie w zamian, nie? Zawsze coś, nie? Wy pewnie do Netheru nigdy nie wchodzicie, więc takie coś dla was jest takim, ło, co za bloki, co ty... Ile to jest wilków? O, nie mam co wam dać, co? No nie mam. Ale to jest, że wilczków, ło, jeszcze taki brązowy jest, ale fajnie. Ale fajne wilki, ej. Co za biom czerwony jest, ale ty. Ale fajowy, jaki czerwony biom. I tu wilki są. Chyba, może... Może one co zostaną, dam tutaj wilki. Kiedyś po was wrócę, ciebie akurat bardzo bym chciał zostawić. Czy ja mogę cię podkopać, kumplu, żebyś tutaj utknął na zawsze? Kiedyś po ciebie przyjdę, nie martw się. A rzucimy może okiem teraz, gdzie mamy iść? Gdzie to oko poleciało? A, tędy, dobra. No to musimy iść tam na kierunku. No w sumie mogę świnki zabijać po drodze. Ciebie świnkę akurat zostawić, tobie nie chcę robić krzywdy. Bo jak już mam ten looting, to z dwóch świn aż mam 6 żarcia, więc dużo. Tylko możemy sobie zbierać tego żarcia, bo ten chleb się w końcu skończy, nie? On się w końcu kończy. Ło, jakie drzewa wielkie, what? O, w ogóle ten ambient taki jest w tej grze. A co to? Jakieś grzybki? Co to jest? Ja chcę zobaczyć, co jest. Dobra, schowaj może te rzeczy na razie. Gdzieś tu powinno chyba spaść reszta. Chyba coś to wypadło jeszcze, czy nie? Nic nie wypadło, dobra. Co jest jeszcze zombie? Dawaj, spadaj, jeszcze mi podpalił gdy, no co za frajer, no. Nie wiem, tu jest jakiś straszny, gruby las, w którym jest bardzo ciemno i jest pajęcze... ale ty domek tak na... Jopitole, ktoś tu chciał mieć domek? Patrz, tu nic nie widać, to jest tak ciemno, że tu nic nie widać. Co jest? Ale to jest ciemno. Nie, tu masz wejście, dobra. Co? Nic ukrytego nie masz? Serio? Gościu. Nie wiem, ja w ten las chyba nie chcę wchodzić, przecież tam jest... Ała! Co to było? Coś mnie otruło. Co je? Co to jakieś duchy? To są jakieś bloki dziwne. Ale chyba żadnego gnoju nie ma. A ty co tu robisz, frajerze? Spadaj stąd. Weź mnie, nie wal tymi potami, gnoju.
Nie będę chciał poty, to sam sobie stworzę, dobra. Dobrze, ten sharpness 5 mam, OP. O, rainbowe owce. 6 rainbowe owce. Ale was zostaje w spokoju akurat, nie będę robił krzywy. Dobra, tu są jakieś po prostu... Co to za pole? What? Ej, nie widziałem takich rzeczy jeszcze, ale fajnie, zbożowe pole całe. Ja, ale ile tu jest zboża? Nawet ten straszak na ten, na ptaki jest. What, ale fajowo. Jest tam wieża jeszcze, jakiś budynek jeszcze obok tego. Ja, ale to się w tym Minecraftie dzieje, serio, to jest spalone, naprawdę. Tak będę Minecraft dać, tak powiem w ogóle. Dobra, czy my chcemy tam skakać iść tam? Wydaje mi się, że na razie to poślimy, ale możemy sobie zaznaczyć, jakiś dungon. No to jest dungon, to tam trochę diamentów może być, to tyle. Nic tam jest, nic nie ma. A nie, w sumie mogą być też ulepszenia. Dobra, pójdę tam, zwiedzę go i zobaczymy, co ciekawego będzie. No bo otwierać gnoje, wchodzę po swojemu. To sama pułapka? Dobra. O, TNT! No to było nawet... Chciałem powiedzieć, to było nawet interesujące, ale zepsułem wszystko, co to było. O, okej. O, tu skrzynka przez cały czas jest schowana! What? Ale śmiesznie, o tym nie widziałem! Ale beka, dobra. Czy mogę jakieś TNT odpalić? Jest gdziekolwiek jakieś TNT? Gdziekolwiek, cokolwiek, pyk. Dobra, jest, dobra. Dobrej zabawy, kumple! Dobrej zabawy! Pyk! Wszystko wybuchło, dobra. Ja chcę się dostać na drugi koniec. I tu nic nie widać. Dobra, dostałem się. Ja pitole, jak tu ciemno. Ale sobie nie wiem, gdzie jestem. Aha, tu nic nie ma na końcu. I ja, to dalej przejście jest, nic nie ma. Dobra, to te miejsce jeszcze jest całe ogarnięte. Ała, no bijem jakiś frajer. Spadaj stąd. No, wróciliśmy do światła. Wezmę sobie jedno pochodnie, tak na wszelki, bo normalnie serio nic nie widać. Mam sobie tutaj. A nie, to nie jest ten Minecraft, żeby to świeciło. Dobra, nieważne. Bo będziemy Optifine mieć coś takiego, żeby... No to świeciło mi w ręce, nie pamiętam. O, spawnerek, sobie go zniszczymy. I znowu TNT, i ty sprzej się w inną stronę. Dobra, tam później w tą stronę. Nie, jak ja teraz przejdę przez to? Nie, jak ja teraz... Co się dzieje? O nie. No dobra, no. Jakoś sobie poradzimy potem zwróceniem. O, mamy ten. Skarbiec mały, dobra. Są ulepszenia, tu jest średnio. Vein mining, no to mi się raczej nie przyda, ale jest golden apple, więc to za fajne rzeczy. Dobra, to ja bym chciał to wziąć sobie. Skąd ja mam te... Skąd te kilofy mam? Czy ja coś tak z głową, czy te kilofy jakoś się pojawiły we mnie, jakiś punkt losowo? Nie mam pojęcia, co się stało, ale dobra, weźmy sobie to wszystko. Czy ja chcę te rzeczy szerzej? Bo najwyżej wywalę potem, jak mam jeszcze, tu się wezmę. Najwyżej potem się je wali. Węgiel na pewno bym wziął, bo węgiel mi się powoli kończy, dobra. Tak z ciekawości to zrobię, nie zrobię tego po to, żeby ten, chcieć coś stąd, ale tak z ciekawości. Chciałem sobie tak rozwalić, myślałem, że całe się rozwali, ale widzę, że całe się nie rozwaliło. Szkoda, chciałem, żeby tak znikło na gazę, pyk, nie byłoby tego, dobra. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Bo tu jest strasznie dużo lawy i wezmę sobie tą lawę, dziękuję. Dziękuję za lawę, przyda się, przyda. Tylko teraz lawo opadnie, proszę. Okej, dziękuję. O nie, dobra. Zniszczmy to. Czy tu jest lawa? Dzięki. Weźmy sobie tą lawę. Nie wiem po co mi, ale sobie wezmę, okej, okay, tu ci blok na gościu. I te drugie lawy to już ja nie potrzebuję do niczego, więc możemy przejść dalej. Do TNT. Pyk, i wybuchnie wszystko teraz, okej, okay. Ja nie będę robił łamigłówki, mi łamigłówki nie są potrzebne. Ja idę do przodu. O, to co jest? Takie coś chyba pierwszy raz widzę, czy takie coś mieliśmy? Chyba mieliśmy, nie, dobra, raz chyba takie coś mieliśmy. A ja sobie zrobię taką, takie ładne przejście. Diament. Nie żeby nam te rzeczy były potrzebne, bo nie są nam potrzebne, ale czemu nie, można wziąć ten diament. Chociaż nie, diamenty są mi potrzebne teraz, tak. A w ogóle to jest jakaś dodatkowa skrzynka, bo to jest interesujące. O, diament następny, okej, okay, dobra. Nie, w sumie tyle, resztę brać nie chcę. A to się nagle ciemno zrobiło. Jak ten, co jest? Co tam się dzieje? Skąd ten typo tam w ogóle jest? Ale dziwnie. No, wróciliśmy na stare miejsce. Teraz zostało nam ostatnie miejsce tutaj. Pułapka, okej. Okay. I dodatkowa skrzynka, dobra, tutaj jest niebezpiecznie, bo te typy mogą przyjść do mnie, to ja zablokuję na razie. Nie chcę, żeby coś mnie zapytało od lawy, bo nie mam całej zbroi nałożonej i mogę szybko paść. O, takie przejście lubię. Takie przejście lubię. Zawsze się coś fajnego kryło za nimi. Znowu TNT. Pryk, dobra, pum, to możemy otworzyć. I niszczymy wam ten spawner. Pyk. Spawnera nie ma, dziękuję. Was rozwalę. Każdej frajerze. Pyk, pyk. No i nara. Teraz co rozwalamy i tutaj mamy skrzyneczki. I papuszki. Dobra, co robi to? Protection 3. No tak, niepotrzebne mi już w sumie. Nie będę brał tego. I to w sumie tyle. No możemy już wychodzić stąd na zewnątrz. No bo jesteśmy na zewnątrz. Jest noc niestety. My mieliśmy coś się co sprawdzić. W ogóle, co to robi golem? To ja nie mam pojęcia. Czy to jest jakieś miasteczko? A, tu jest jakieś. Tylko co on robi tutaj? Czy to są ich pola chyba w takim razie? No to słuchaj, pola wtedy. I mieliśmy iść w tym kierunku, tak? Mieliśmy do tych twierdz dwóch. One są tam. Tylko zanim tam pójdę, chciałbym zajść do tego typa tutaj. Co ty robisz? Robustik. Robustik. Bombastik. Z tym mi się to kojarzy. Nie wiem, czy to zawiązanie do tego, ale wydaje mi się, że nie, ale no. Z tym mi się to kojarzy. Bombastik. Taka muzyka była, która tam takie coś miała.
Dobra, więcej golemów, okej, okay. To jest ich sporo, widzę. A weterans co to jest? If you find iron golem, salute him. He fought in the forgotten war. Co? Ale ja mu nie salutowałem. Mogę ci dać chleb, masz. Smacznego. Ja mu nie salutowałem, ale spoko. Ej, gdzie macie wejść do tej twierdzy? What? Bij go golem! Bij go golem, on buchnie chatę nam! Dobra, nieważne. Nie chcesz pomóc, to nie. Ej, gdzie macie drzwiczki? Nie, no dobra, denerwujecie mnie. Gdzie wasze drzwiczki są? Zwalę wam całą chatę. Chyba nie zaliczyło się, ale to już pyk. Wszedłem wam. Tu są drzwi? Co? Jak ja tego nie zau... nie wierzę w to, jak ja tego nie zauważyłem niby. Dobra, mamy skrzynki, które są puste. Jej! Tego nawet nie chcę zbierać już, bo nie potrzebuję. W sumie dobra, no. Jestem łakomy bardzo. Biorę. Oj, opłacało się. O, flame mamy za darmo, dobra, opłacało się w takim razie. I się bardzo opłacało. Dobrze, że jednak to zrobiłem, dobra, dawać mi wszystko, co jest. Wszystko ze sobą, dobra. Dawać mi pyk, to też wezmę, dobra. Macie jakieś skrzynki tutaj? Coś więcej może? Cześć, kumple. Wszedłem w odwiedziny. Chciałbym zobaczyć jak u was, ale widzę, że... O, jednak macie jedną skrzynkę więcej, dobra, to sobie wezmę. Powiem, że to po prostu wezmę od was, bo mi się to bardzo przyda, a wam prawdopodobnie się nie przyda, bo wy i tak nie ruszacie z miejsca. Dobra, ja sobie tu zeskoczę. Pyk. Tylko dwa serduszka i mam tą małą twierdzę. Ale zanim do niej pójdziemy, pójdźmy sobie perełkę. Ona leci tam, dobra. Czy teraz musimy iść w tamtym kierunku. O nie, zepsuła się i ten gnój tu przyszedł. Pyk. Tam coś się świeci. A w ogóle się ładnie świeci. W ogóle to fajne światło są w tej grze i w ogóle wszystko. Dobra, jest to sporo zombiaków i mobków. Mam nadzieję, że nie dostanę dużo razy w łeb, bo w miarę dużo mi bije, przecież mam tylko dwie, trzy nałożone na siebie. Dobra. Orzesz ja pitole, dobra. To jest parę tych gnojków. Ja mam tego spawnera, nie niszczył. Tak mi się wydaje. Ja bym tego spełnił niższy. Postaram się położyć to i może zadziała. Macie to więcej? W sumie nie macie. Chyba zadziała się. Tak mi się wydaje. Jak nie zadziała, to stworzę więcej. Pyk. Mam więcej i teraz powinno tak dosłownie starszyć. Tu mamy spełnione już 10 szkieletonów i one się przydadzą, bo one mogą wlotnąć główkę. A ta główka może być naprawdę bardzo przydatna dla nas. Dlatego warto byłoby nie zabijać ich. Czy ich tam jest więcej? Wydaje mi się, że tam ich jest więcej. No, to możemy zabrać ze sobą. Tylko, że no, tam żadnego przejścia nie ma. Chciałbym swoje przejście stworzyć. Bo zróbmy to przejście tutaj. Siema. Zgodźcie do mnie, czy mam do was pójść? No mogę do was pójść, jak chcecie, nie? Jak nalegacie, to na mnie nie problem. Nie, słuchaj, zwykłe szkielety są. Dobra, to są zwykłe szkielety. Bijemy się! Pyk, pyk! Ała, ale jest ich strasznie dużo! Pyk, o, strzelają się nawzajem, dobra! Pyk! Dobra, jeszcze ty tylko... No, nie unikaj! Nie! O! Strzelaj, strzelaj, dobra, pyk! Dobra, niszczę. Pyk, Było blisko. I na górze coś niebezpiecznego jest, pewnie co to jest? Znowu te szkielety! What? Są dwa spawnery tych szkieletów czarnych! Skipalone! O co tu chodzi? No bo ja bym sobie zebrał. Oto. Weźmy sobie. Czemu nie? Dodatkowe jedzonko. Okej, teraz fajnie byłoby ten spawner im zgasić. Tylko najpierw sobie zjem, bo oni dużo biją damage'a. Dobra, pyk! Spawner zgaszony. Teraz mogę was rozwalić. Oj, dużo jest, ja pitole! Dobra! Dajcie mi głowę! Jeszcze. O kurde! Wszedłem sobie z mikrofonu niechcący, już jestem. Jeszcze ujdę szkieletami, dawać mi głowę. Głowa, dobra. Teraz jeszcze dam, o kurde, zespij się, jeszcze. No, teraz się nie powinien zespić, tak mi się wydaje przynajmniej. Oświetlę jeszcze tak w okolicy i okej. Ej, trochę mnie dziwi, bo oni zabiją i tyle, oni żadnej głowy nie dali. Czy oni mają wyłączony trop specjalnie, wyłączony drop specjalnie głów? Żeby nie było, że ktoś sobie będzie farmił na nich. Będzie tak trochę słabo w sumie, bo właśnie ja chciałem pofarmić na nich, a widzę, że chyba nie będę mógł, skoro oni mają chyba drypa wyłączonego głów. Bo wiem, że głowy, wiadomo, głowy bardzo rzadko lecą, nie? To jest akurat fakt, ale nie wydaje mi się, że z lootingiem 3 byłaby taka sytuacja, że po zabiciu aż tylu nie wyleciałoby nic. Szczerze wątpię w to, dlatego wydaje mi się, że jednak mogą mieć włączony loot. A jak mają włączony loot, no to będzie trzeba szukać zwykłych widoczki letalnych tak naturalnie zlespionych gdzieś w twierdzy. Czemu pioruny strzelają, skoro nie pada deszcz? Co to się dzieje? I tak, wiem, że są te bruki złota. No, zbiorę je w... Ja pito... ja pitole, no nie mój spawner! Nie mój spawner, no! Ja jeszcze nie byłem pewny tego, czy tak się dzieje. Nie wierzę w to, no dobra, no trudno już, trudno. Tu trzeba uważać, bo tu znowu się stanie beka. Dobra, ja może po prostu rozwalę... Oto i będzie ok. Dobra, i już się nic nie powinno odpalić. Dobra, to co wezmę, to złoto. I co mamy w skrzynkach? Kupę mamy w skrzynkach. I znowu typy co robią. Pau. Co my tu mamy? O, spawnerek jest, dobra. To ten spawner rozwalam już. Pyk, i ciebie też rozwalam. No strzelaj. Dobra, tu jest jakaś kupa. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty gadasz w ogóle? On jest nade mną. Dobra. On jest. What? Co? What?
co jest? Jak oni to zlatują w ogóle? Powoleniu jest to. Mam ochotę, muszę coś zjeść. Szybko, szybko, szybko. Tylko chcę zebrać najpierw. Dobra, ten spawner, to ja mam co? Co się stało? Jak ja na szczaski, no. Cześć, cześć Paulina. Cześć. Wiesz, co się stało? Jakiś typ powalnął mnie raz i zginąłem. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Ej, no nie, no jak ja tam padę? To o co chodzi w ogóle? Dobra, idziemy tam jeszcze raz. Dobra, panowie, panie, udało mi się zdobyć itemy i spadnąć. Tam była taka dziura i po prostu zaskoczyłem ją i mogę po te polianach się spiąć, dlatego mam te itemy. Teraz trzeba je tylko otworzyć, dobra. To mi konkretnie zawali ekwipunek, ale wszystko widzę, że był git. Tak jakby nie pojawiło mi się znowu, tak jakby do otworzenia drugi raz to. Bo się zdarzało się czasami, że nie otworzyło wszystkiego i mogłem otworzyć to jeszcze raz, bo na przykład ten, było kilka itemów, które chciały jeszcze się wydostać, nie? Mogłem te resztę itemów wydostać, nie? I zazwyczaj po prostu może było te itemy w ten sposób wydostać i tyle z tego było. Ale właśnie wtedy, kiedy te itemy się skopiowały, to ten, to chyba coś się zbugowało. No, pyk! Idziemy tam jeszcze raz rozwalić tych gnojów. No, przy okazji będę miał okazję ten blok sobie wziąć. Ja mam problem z głową. Mam na... Nie zniszczyło się! O! Ja pitole, dobra. Jednak nie mam problemu z głową, jednak zaplanowałem wszystko. Po prostu wiedziałem, że to się nie zniszczy, dlatego to zrobiłem. Wszystko poszło zgodnie z planem. Ale jestem, jestem, kalkuluję dobrze w tym, jak gra się czasami. No, czasem wiadomo, nie wyjdzie mi czy coś, ale czasami to kalkuluję naprawdę tak dobrze. Wszystko może nie o tyle było ustawione, co zgodnie z planem. Wiem, że tam jest broken spawner, ale nie interesuje mnie on, bo mam taki dużo już. Chyba właśnie tutaj spadłem wcześniej. I ja wam ten spawner rozwalę, frajerzy. No i już się nie zrespicie. No i tyle. Miał was. Diamencik. To ja sobie z chęcią taki diamencik przygarnę. A ciebie, golem? Uwalniam stąd. Pyk! Jesteś wolny. Może... Skoczył? Zwanshotował typa w locie. I nic mu nie jest. Jaki badass totalny. Skoczył się, zabił typa i ten. I wszystko, nic się w sobie nie wydarzyło, wszystko jest dobrze. Nie no, totalny koks po prostu, totalny koks ten gościu, nie? Totalny koks. Okej, chyba to wszystko zdobyliśmy, Chyba, robi YOLO. YOLO! Toba, to nie było jakieś trudne. Ja bym musiał do wody się dostać, nie wiem czy na radę przeskoczyć do wody. No i dam radę, ale tędy może? A tędy już jest możliwość. Pyk! Bum! O tak. Wow, tu jest rafa kolorowa i to taka ogromna. Ej, tam coś jest. Tam jest statek. O kurde, bo patrzcie, to jest biom dusz. To jest cały biom, delfiny, to sobie wszystko. Wow, to jest rybek. Ale dobra, to zwiedzimy na tym odcinku. Pójdziemy tam zwiedzić ten statek, pójdziemy dalej szukać twierdzy enderowej. Aha, mi się nałoży cały ekwipunek. No dobra, na razie może być na sobie, potem go zajmę. Sprawdzimy sobie, po co tam jest, obejrzymy sobie cały biom. Ten biom jest naprawdę piękny, patrzcie na taki ładny biom. Nawet fajnie byłoby nam zamieszkać w takiej wysepce czy coś takiego. No to by nawet fajne, ale już raczej wybrałem to, gdzie mieszkam. No, już wybrałem to, gdzie mieszkam, ale patrzcie, ile to jest różnych biomów, takich różnokolorowych, takich czerwonych, no bo w sumie zima idzie, dlatego takie są. Ej, tutaj jakiś dziwny kanion, jest jakby jakiś bohater z anime po prostu walnął w tym miejscu i rozbił coś na dwa kawałki i po prostu poleciało w lewo, prawo. Tak to wygląda, nie? No ale dobra, teraz dziękuję wszystkim za oglądanie, bye bye!